Czerwiec podał Leszkowi Iwanickiemu. Ten z pierwszej piłki zagrał do Marka Koniarka i najskuteczniejszy piłkarz Widzewa strzela drugą bramkę dla gości. Rozpoczął bardzo dobrze. Już w szóstej minucie przepięknym strzałem popisał się Marek Koniarek i było 1-0. Nie udało się Katowiczanom powstrzymać Marka Koniarka. Zdobył czwartą bramkę dla swego zespołu, pieczętując efektowne zwycięstwo. Oto sytuacja, w której lider ligowych strzelców zdobył w tym sezonie 12 gola. Dotychczas w swojej karierze nie miał tak wspaniałej serii napastnik łódzkiego klubu. No bardzo mi przykro, że zdobyłem tutaj bramkę dla Widzewa na Katowicach, ale jest to mój zawód, no mogłem grać w Katowicach, jednak nie chciano mnie tutaj, także kibice muszą mi wybaczyć. No, nie jest moja wina, że tutaj nie gram. Nie uchronił jednak swego zespołu od utraty bramki. Wcześniej na Miążkiewiczu był faul Koseły i Koniarek wykorzystał rzut karny. W 10 minucie po zagraniu Jaskulskiego błąd popełnił Musadzi. Marek Koniarek tylko na to czekał i to był już setny gol tego zawodnika w rozgrywkach ligowych. Mecz zakończył się remisem, który gwarantował Łodzianom mistrzostwo Polski. Siadaczka, Łapiński, Koniarek! Ale 10 minut później wyrównał Koniarek. W drugiej połowie nie padła żadna bramka. W końcówce meczu w 90 minucie Widzew zdobył jeszcze jedną bramkę. Pozostawiony sam przed Robakiewiczem Marek Koniarek wykorzystał sytuację i ostatecznie Widzew wygrał z ŁKS-em 3-1. Trafił w bramkę. 8 minut później falowe ataki Łodzian przyniosły powodzenie. Marek Koniarek zdobył swojego 10 gola w tym sezonie, co dało Widzewowi prowadzenie 1-0. Po raz pierwszy po pamiętnym karnym z Czernomorcem Odessa do piłki podszedł Marek Koniarek. Było 1-0 dla gospodarzy. W 7 minucie super snajper Widzewa cieszył się po raz drugi. Koniarek dostał idealne podanie od Czerwca i z 15 metrów umieścił po raz drugi piłkę w bramce Wyparły. Zadowolenie w obozie widzewiaków, dwubramkowe prowadzenie pozwalało Łodzianom spokojnie prowadzić grę. Kibice świętowali już zdobycie mistrzowskiego tytułu. Widzewiacy na szczęście nie kalkulowali, a grali do końca. W 40 minucie było 3-0. Po strzale Jaskulskiego do piłki dopadł Marek Koniarek i zdobył swojego 3. gola w tym spotkaniu. Klasyczny hat-trick łódzkiego napastnika. Nie mniej niż sam strzelec po 3. bramce cieszyli się widzewscy kibice. Gramy spokojnie, bez nerwów, po prostu zrobił to mecz w Warszawie, żeśmy wygrali, chłopcy wierzyli w siebie, także spokojnie gramy. Indywidualną akcję Koniarka, który wymanewrował obronę Katowic i pokonał Jojkę, ustalając wynik meczu. Widzew Łódź wygrał. Jego 4. bramka w tym spotkaniu, 28. gol w sezonie i 99. który jeszcze do przerwy doprowadził do wyrównania. Łódzki supersnajper zdobył gole w 36. i 45. minucie spotkania. W drugiej połowie nie padła już żadna bramka i mecz zakończył się remisem 2-2. Oprócz piłkarzy swój mecz rozegrali także trenerzy obydwu zespołów. Czuje się Czerwiec. Długa piłka dociska, świetne odegranie głową, wejście Koniarka i Koniarek przed bramkarzem kieruje piłkę do bramki. Jest 2-0. Publiczność zadowolona, piłkarze także. Pierwsza połowa tego meczu. Wszystko idzie po myśli zawodników Widzewa. Później jednak do pracy wzięli się Widzewiacy. W 24 minucie błąd obrony i bramkarza ŁKS-u i Marek Koniarek doprowadza do wyrównania. Nie była to może bramka piękna, ale nie piękno w tym golu się liczyło. Najważniejsza na boisku w tym momencie była zaciekła walka o wynik.